Dzień dobry, nazywam się Marzena Kosowska, spotykamy się na naszej estradzie Letniej Domu Kultury Rembertów i dzisiaj będziemy robić słodkości z kuchni hiszpańskiej. Będziemy robić churros. Są to takie słodkości z kuchni hiszpańskiej. Potrzeba niewiele składników. Te składniki wszyscy mamy w domu, w kuchni, więc to będzie tak: masło, jedno jajko, odrobina soli, mąka, woda, no i ewentualnie cukier, puder, sos czekoladowy. Także zaczynamy gotować wodę. Będzie to takie ciasto, które znamy u nas, na przykład podobne robimy na ptysie. Ciasto parzone, czyli najpierw gotujemy wodę. Do tej wody od razu możemy włożyć masło. Możemy też dodać sól, odrobinę soli. No i musimy niestety troszeczkę poczekać, aż nam ta woda się zagotuje. Przykryję może pokrywką, to będzie trochę szybciej. W momencie, jak woda będzie już się gotowała, zaraz to Państwu pokażemy, to wtedy wsypię tą oto szklankę mąki. Dobrze, masło nam się gotuje, wrzucamy teraz mąkę i teraz nie możemy się lenić, trzeba bardzo, bardzo szybko tutaj działać, czyli mieszać, mieszać, mieszać. Tak jak ciasto robimy na ptysie albo eklerki, albo karpatkę. Masa nam przystygła, tak wygląda i teraz dodajemy do tego jajko. Musieliśmy to przestudzić po to, żeby ta jajko się nie ścięło. I teraz znowu jeszcze mieszamy troszeczkę, żeby te składniki się połączyły idealnie. Muszę Państwu powiedzieć, że te, no nie wiem, churros po prostu, mówiło tak jak nasze faworki czy pączki, nie mają jakiejś nazwy, że to są ciasta, ciasteczka, tak samo i tam, więc są to znane te churros na całym Półwyspie Iberyjskim. Na każdej ulicy w Hiszpanii można niemalże spotkać te słodkości i zwykle podawane są na śniadanie, ale niektórzy jedzą też na podwórko. Masę mamy gotową, połączoną z jajkiem, jest taka właśnie jednorodna, no i wkładamy do tego rękawa. Ja mam akurat taki rękaw silikonowy, rękaw papierowy nie za bardzo się nadaje, dlatego że to ciasto jest takie dosyć gęste i czasami może się uszkodzić taki rękaw, a ten silikonowy powinien to wytrzymać. Mogą być takie proste, mogą być trochę zakręcone, różne kształty, można to ucinać nożem. Znowu 5-centymetrowe kawałki ciasteczek się spotyka tam na tych hiszpańskich ulicach, ale jak mówię, długość i kształt jest naprawdę dowolny. Do tych ciasteczek można zrobić sos czekoladowy, rozpuścić czekoladę, można to polać, można tak sobie maczać w tej czekoladzie, a też znakomite są z dodatkiem cynamonu. Ja tylko przygotowałam, żeby posypać trochę cukrem, pudrem i też mi się wydaje, że już wystarczy, że będą naprawdę pyszne. Zawsze przypominam sobie, jak sypię ten cukier, puder, to dzieci w Domu Kultury uwielbiają to robić. Nigdy tego nie robiłam tak naprawdę, bo zawsze mnie wyręczają. I gwarantuję, że wszystkim domownikom będą smakowały. Teraz pokażę Państwu, jak wyglądają, jak je rozłamiemy. Powinny być właśnie takie, czyli kruche, a w środku miękkie. I one tak będą wyglądać, myślę, że ze 2 godziny. Później się robią takie trochę miękkie i wtedy nie są już takie pyszne. Proszę Państwa, tak to wygląda. Gotujcie, próbujcie. No i zapraszam Państwa serdecznie do Domu Kultury Rembertów. Już zaczyna się wrzesień, na pierwszym tygodniu września. Mamy już różnego rodzaju spotkania. Mamy bardzo bogatą ofertę na wrzesień. Mamy wiele warsztatów, także z budżetu obywatelskiego. Zapoznajcie się Państwo z naszą ofertą i zapraszam Państwa też do naszego ogródka. Dziękuję bardzo.